Na dachu niebieskiej wieży stoi 21-metrowa nadbudówka. Zniknie z niej dziś strop i dwie ściany. Mamy tu 2-3 metry. Wejdziemy na górę i zaczepimy łańcuchy. Wywierciliśmy pod nie otwory. Zaczepiliśmy strop łańcuchami, trzeba tylko podpiąć główny łańcuch żurawia i można zabierać. Nadbudówka mieściła sprzęt do mycia okien i maszynownię dźwigu osobowego. Na szczęście nie ma tu azbestu. Podepnij mnie. Przy rozbiórce bezpieczeństwo to podstawa. Spod stóp dwóch pracowników zniknie 9 ton betonu. Tyle waży pierwszy element stropu. Trochę w dół. Lekko w dół. Powinno wystarczyć. Praca zespołowa to podstawa. Holender Jesse Kamp podaje polecenia przez radio, bo 121 metrów niżej operator nic nie widzi. Żuraw gąsienicowy ma 196-metrowy wysięgnik i należy do największych w Europie. Robi się ciekawie. Sprawdzę, czy dobrze nawierciliśmy płyty i bezproblemowo zejdą. Usunęliście sprzęt? Tak. Powoli. Dalej. Idzie. Powoli. Ekipa Jochena wywierciła 120 otworów w 15 płytach poziomych i pionowych. 3 godziny ciała elementy. Z lewej wolne. Płyty stropowe mają 30 cm grubości. Tak. Pierwszy element może zniknąć.